stary, ci o stary, trzeba linii młodej. Oj, stary, ci o stary, trzeba linii młodej. A że rytok na rała chodzi odpolec. A że rytok na rała chodzi odpolec. Zapełniamy nasze spiżarnie. Hasło chwytliwe, dlatego że jest jesień. Musimy pamiętać o tym, że płody z lasu, płody z naszych ogrodów. Właśnie teraz jest termin ich zbiórki, teraz możemy ich korzystać, je przerabiać, zapełniać nasze spiżarnie, robić przetwory, robić grzyby, wszystko na co przyjdzie nam ochota. Stąd był pomysł na właśnie taką ideę tego jarmarku. Większość z nas nie ma czasu, żeby poszukać, ewentualnie zrobić przetwory. Poza tym, tak jak tutaj widzimy, są regionalne sery, miody, pieczywo. Wspaniała rzecz. Niekoniecznie tylko pod kątem jesieni zapełnienia spiżarni, ale takiego bytowania codziennego. W ogóle nie można kupić tak naprawdę w prywatnych sklepikach jakichś małych, no ale tam są też ceny dużo wyższe, tak, bo jest i marża sklepu. Natomiast jarmark tak, bo się wychodzi do ludzi. Ludzie mogą zobaczyć, mogą dotknąć, nie tak jak przez internet. Przez internet kupujemy obrazek tak naprawdę, a tego typu imprezy pozwalają właśnie dotknąć, przymierzyć, obejrzeć się w lusterku, jak się w tym wygląda po prostu. No i jest kontakt z wytwórcą też, a myślę, że to jest też ważne dla kupującego, żeby mógł porozmawiać z osobą, która produkuje daną rzecz. Oczywiście nie odeszliśmy od pozostałych idei, także wyrób wszelkich artystycznych prac, artystów, oczywiście pchli targ, przychodzi, jak zobaczyliście, przychodzi bardzo dużo młodzieży, dzieci, którzy swoje drobiazgi, zabawki próbują sprzedać za parę groszy i zarobić sobie na normalnym świecie troszkę pieniędzy na swoje bieżące wydatki. Sprzedajemy ubrania za małe, takie książki, plecaki, takie dla dzieci o rzeczy. Sprzedajemy wszystko, co już w domu się nie przyda. Co możemy zobaczyć, kupić? Szale, berety, przepiękne ozdoby dla pań. No i oczywiście, ponieważ to miała być spiżarnia, więc mamy także jabłuszka. No takie jesienno-typowe przepinki jabłuszka. Sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie kupi, to przynajmniej pogląda. Bardzo dobry pomysł. Dla biblioteki dobry pomysł, ponieważ my się pozbywamy książek, których nie potrzebujemy w sumie, bo nie piszemy ich do księgozbioru, bo są to książki, których mamy po kilka egzemplarzy lub bardzo zniszczone. A dla czytelników też dobry pomysł, bo każdy może jakąś perełkę sobie upolować. Czasami są takie naprawdę książki, duży zachwyt, jak ktoś znajdzie jakieś ciekawe wydanie, książki, które ludzie darzą sentymentem, mogą sobie wziąć do domu, przeczytać. Dosyć ciekawa impreza. Może z tego coś się narodzić, to zależy również i od nas. Jeżeli będzie zainteresowanie ludzi i podejście artystów, że tak powiem, do sprawy, wtedy ma to rację bytu. Powodzenie naszego jarmarku roznosi się echem. Oczywiście też zawdzięczamy to nie tylko własnej pracy i ludzi, którzy tutaj sprzedają, ale naszych lokalnych artystów, którzy rozpowiadają hasło o jarmarku łomżyńskim w najbliższych okolicach, na innych imprezach w województwie. Stąd wiemy, że roznosi się to coraz szerszym kręgiem po naszym regionie. Dlaczego przyjechałam? Bo mam tu przyjaciół. W Łomży już byłam na święta wielkanocne, bardzo mi się podobało. No i mówię, oprócz tego, że jest fajna atmosfera, przyjemni ludzie, to mam swoich przyjaciół, do których przyjechałam. Największy i ja się z tego bardzo cieszę, jak podjechałam tu tuż po 10, to brakuje mi słów na opisanie emocji, jakie przeżywam. Bardzo się cieszę, że i odpowiedzieli zarówno ci, którzy chcą tutaj wystawiać, sprzedawać, jak i mieszkańcy, że przychodzą. A im więcej mieszkańców tutaj przyjdzie, tym jarmark z pewnością bardziej się rozwinie i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Będą tu jeszcze dzisiaj fajne występy, więc to też więcej ludzi obejrzy. No, wyciągnęliśmy ludzi z domu, mam nadzieję. Thank you.
to rycerzyk Danusi. Bywajże, rycerzyku, i oddaj nam naszą miłą śpiewaczkę. Niechże będzie wedle waszych słów, miłościwa pani. Jam jest Janko z Łomżycy. Pora tej wdzięcznej panience mieć swego rycerza, a pora i mnie mieć swoją panią. Z waszym pozwoleniem tej oto chcę ślubować. Danusia, chcesz li mieć swego rycerza? Chcę, chcę. Aj, ślubuj, ślubuj. Cóż za się jej poprzysiężesz? Ślubuję jej, że powieszę wawęż na gospodzie w Łomży, a na niej kartkę, który mi uczony w piśmie napisze, jako że panna Danuta najurodziwsza i najsłodliwsza między pannami. A kto by się temu sprzeciwił, z tym będę się potykał, buty póki sam nie zginę lub on nie zginie. Chodzi o to, żeby pokazać koloryt tej epoki. Wieki średnie uznawane są za takie mroczne, za taką mroczną epokę, a tak nie jest. Chcę właśnie ukazać kulturę średniowiecza, obyczaje właśnie rycerskie. Najurodziwszą ze wszystkich panien jest panna Danuta, córka Jakuba Kerbuszeliga. Będziesz po próżnicy czas tracił i urodzie jej prawił. Skrzat to, który ledwie od ziemi odrósł. Waruj się nazywać jest skrzatem. Każe ziemię za tworem udeptać, niech przyjdzie moja lub twoja śmierć. Przygotowuję scenariusz, korzystam ze źródeł historycznych. No, dużą pomocą jest też lektura Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Nie powiem, troszeczkę od niego ściągam. Aczkolwiek czasami buduję zdania właśnie posługując się takimi pojedynczymi słowami z różnych źródeł historycznych. Na pewno w przyszłym roku będzie jarmark, na pewno będzie cykliczny. Oczywiście wszystko ustalimy w ratuszu, jaką formę wybierzemy, ale chcę powiedzieć, o czym wspominaliśmy wcześniej, zaplanowany jest jarmark bożonarodzeniowy. Tu, na Starym Rynku, bez względu na mróz, bez względu na śnieg, zrealizujemy go, zapraszamy już teraz Łomżyniaków. Oczywiście w odpowiedniej porze i formie zaprosimy wszystkich ponownie.